Sprawnie i bez kolejek w ratuszu odbywa się nadawanie numerów PESEL ukraińskim obywatelom, którzy trafili do Suwałk, uciekając przed działaniami wojennymi w swoim kraju. W pierwszym dniu realizacji procedur niezbędny do normalnego funkcjonowania numer otrzymało w Suwałkach 51 osób. Póki co nie ziściły się obawy urzędników dotyczące płynności funkcjonowania systemu. Ten działa bez zarzutu, dzięki czemu ruch interesantów odbywa się sprawnie. W realizacji zadania nie bez znaczenia jest fakt, że suwalski magistrat dołożył starań, by w pewnym sensie zaprojektować wizyty w urzędzie. Dzięki temu w budynku przy Mickiewicza 1 nie stoją kolejki, jakie dały się zaobserwować w wielu polskich miastach. Według szacunków suwalskich urzędników proces nadawania numeru PESEL dla osób, które do tej pory przybyły do miasta, potrwa około 10 dni, ale do czasu zakończenia obsługi półtysięcznej grupy uchodźców z pewnością dotrą do nas kolejni. Przypominamy, że do Wydziału Spraw Obywatelskich można zgłaszać się również w soboty. Póki co, z uwagi na konieczność sprawnego załatwienia wniosków obywateli ukraińskich, mieszkańcy Suwałk zostali poproszeni o niewielkie kilkudniowe odsunięcie w czasie planowanych wizyt w tym wydziale. Oczywiście, jeśli wizyta jest konieczna, nie ma przeszkód, by mogła zostać zrealizowana.